Cześć, witajcie bardzo serdecznie, z tej strony Ponia, to jest kolejny odcinek FTL Faster Than Light. W dzisiejszym odcinku będę kontynuował moje przygody NG Cruiserem, którego nazwy tu oczywiście mam. Tak, to jest The Taurus. To jest drugi statek, który pokazuję wam już w tym momencie na wizji. To już jest końcówka sektora, sektor czwarty. Prawdopodobnie to jest trzeci odcinek, ale tych odcinków będą prawdopodobnie jeszcze jeden, w sumie cztery. Next sektor, bo w tej chwili lecimy do Slug Control Nebula albo Uncharted Nebula. Albo ślimaki, albo taka ogólna Uncharted, nie wiem co znaczy Uncharted, po prostu Nebula Nebula. No nic. Grypa, kaszel i wszystkie takie rzeczy cały czas mnie niestety męczą. Tak, mam opóźnienie floty, więc w tym momencie flota potrzebuje chwili, żeby mnie podgonić. O jedną rundę oni później zaczynają. Jeszcze sobie tylko sprawdzam stan załogi, stan wszystkiego. Dobra, jump. Co my tutaj mamy? Wyjście, tu. Dobra, po prostu trzeba się zagłębić i tyle. Więc już patrzę. Co my tutaj mamy? To jest to, o czym mówiłem wam. Advanced sensor, zaawansowane sensory, czyli te skany tutaj, ta lepsza kamera, lepsze czujniki dają zawsze jakiś bonus. Rebeliancki koleś. Mogę być ukryty, mogę go gonić albo try to track them as they move to engage. Mogę ich śledzić, tak? Podgonić ich. Ale się coś tam skapnęli. Walczymy. Dobra. Piątka, odpalam combat drona. Tutaj rozwalamy tarczem. Że tak powiem, przed nagrywaniem tego odcinka, ponieważ akurat publikowałem dzisiaj jest dzień, kiedy publikowałem pierwszy odcinek, jak tym NG Cruiserem sobie lecę. Ja sobie tak chwilę tam coś pooglądałem, zwłaszcza ten początek, który był takim wielkim failem, jak się spaliłem po prostu od jakiejś jednej planety. Zwróciłem uwagę już potem na chłodno, tak analizując, mówię, kurczę, ja powinienem był się tym Ion Blastem skupić tylko i wyłącznie na tych shieldach, a dron niech sobie rozpieprza wszystko. Bo w tym momencie, jeżeli ja próbuję tu zneutralizować im broń, FTL się włączy, ale to im nic nie da. Jeżeli ja im próbuję neutralizować broń, oni mają cały czas tarcza, mój dron nie przebija się przez tarczę, to nie ma absolutnie żadnego sensu. A tak to skupią się tutaj, accept offer, tak. A, myślałem, że to z jakiegoś questa będzie, bo tam ich coś podgoniłem czy coś. Mogę ich olać, mogę ich rozwalić do końca. Więc przede wszystkim trzeba rozwalać tarczę, a dron rozwala po prostu wszystko. Piątka, jedynka tutaj, jedynka leci tutaj, tak? Mają te mocne rakiety, nie lubię tych rakiet strasznie. Bo one walą, po prostu chyba cztery obrażenia zadają nawet w kadłub. Mam nadzieję, że uda się uniknąć takiej rakiety. To już mam rozwalone. Ale cały czas się... No, cały czas się rakiety ładują i za chwilę leci. Dup. No, to było mocne, to jest to, o czym mówiłem. Okej, shieldy są wyłączone, ja w tym momencie może w silnik. Muszę też oczywiście zwrócić uwagę, żeby tym paralizatorem tak na przemian walczyć. Jeżeli stun wszedł na tarczę, 56, ładny wynik, to w międzyczasie powinienem zmienić pomieszczenie, do którego strzelam, żeby po prostu inne systemy też paralizować. A jak tylko tarczy zaczynałem wracać, to oczywiście również ja wracam do atakowania tych tarcz. No to może tutaj spróbuję polecieć troszeczkę górą, żeby przeskanować kilka tych beaconów. Intruders are alert, pauza. Czy jak daję pauzę? Nie, jest. Myślałem, że muzykę straciłem. Weszli mi w drzwi. No to w takim razie polecisz ty i ty. Lecicie na drzwi. Ja mam tutaj włączony ten mój medbay i w międzyczasie moja załoga się bardzo powolutku, ale powolutku się healuje, więc tu nie powinno być żadnego problemu w walce z tym typem. Może teraz tutaj, żeby mu sparaliżować. Tak, tu dostał, to teraz może w O2. Dostał O2, to może teraz w silnik? Nie, no to teraz z powrotem w tarczy. To jest właśnie to, o czym mówię, żeby paralizować tak kilka układów na raz. Okej, tu się już dostałem w robociki. Dobra, troszeczkę śmietnika i może polecimy tutaj F1, F2, F3, F4. Wysyłam załogę do szybkiego naprawiania tego pomieszczenia. Drony naprawione, wszyscy wracają na swoje stacje. I jeszcze pilot tylko
jeszcze pilocik i lecimy dalej. Żadnych sklepów, niczego. Dobra, polecę tu, bo w tym momencie dowiem się coś więcej o tym i o tym beaconie. No bo jeżeli tam są jakieś distress call albo inne sklepy, to oczywiście się dowiem. Rock Scout, neutral. Mamy niestety tutaj obniżoną moc generatora. Arm the weapons. Oczywiście walczymy, co tam. I teraz tak, odpalę tą baterię. Zdejmę sobie jednego shielda. Dam sobie oczywiście Fire Blast, żeby walił po tarczach. I zdejmę sobie tu, tak, i w sensie combat drone jest deployowany i mogę walczyć. Okej, nie ma większego problemu. Mam co prawda powolny silnik, więc jak ta rakieta poleci, to mnie może mogę oberwać, ale zobaczmy. Tarcza jest sparaliżowana. Spróbuję mu sparaliżować te działka, ale niestety rakiety się ciągle jeszcze utrzymują. Teraz dopiero zostały porządnie sparaliżowane, więc mogę wrócić do tarczy, a mój dron, podczas gdy oni tarczy nie mają, teraz tarcza zdjęta, mogę z powrotem się przerzucić na działka, a dron sobie tutaj będzie powolutku stukał. Rakiety, dron parcy. O kurde, ja już nie mam dron parców. Dobra, wezmę tą ofertę. Wezmę tę ofertę i nie ma sklepu. O, jak na złość. No to może tu skoczę. Nie ukrywam, na tym etapie sklep by się bardzo przydał. Nic nie znalazłem. O, i jest sklep, ale zanim tam skoczę, to jeszcze polecę tutaj, bo ten jeden drone part mi... Znaczy mam dwa drone party, no. Zdeployowanie kosztuje mnie jeden, więc może jeszcze tutaj coś. Atakować piratów, atakować, tak. Piątka deploy, a jedynka w tarczę. Widzę, że w tym sektorze problemem jest to, że te statki zaczynają mieć już coraz to więcej tarczy, a ja nie mam. No właśnie, po tamtej sytuacji, gdzie mieliśmy ograniczone dość mocno energię w reaktorze, no to niestety O2 było wyłączone i ja tego nie przyuważyłem. Ale już w tym momencie O2 pompuje, więc powietrze wraca. Laser Charge 65, tak, chcę taką ofertę. Dlaczego? Bo strasznie mi zależało na jakiejś broni dodatkowej. Co on robi? Multiple times. Maksymalnie razy 4. Dobra. Drony, nie. Ile to potrzebuje energii? Require power 3. Ale ja sobie najpierw skoczę do sklepu. Wtedy będę miał więcej opcji i zobaczę, na ile mogę sobie pozwolić, jeżeli chodzi o zakupy. Burst Laser, Ion Blast i Chain Ion. Chain Ion, te łańcuchowe. Ile on to po pierwsze energii? 3 energii. 3 plus 3 plus... ile ty potrzebujesz? On potrzebuje też 3. I też 3, o kurde, no to 9 nie będę miał nigdy, tak? Bo ja tutaj będę miał raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 maksymalnie. Więc do 9 nie dojdę. Więc to by było przegięcie. Ale na przykład, a ty ile potrzebujesz energii? Require power 1. To może takiego Ion Blasta sobie kupię. Tu jest jeszcze Burst 1. Nie, tego nie biorę. Anti-person, no mogę sterować dronami. Wiecie co, ten anti-person ja sobie go kupię. Dlaczego? Bo potem wiem, że w walce z bossem na drugim spotkaniu na pewno ten anti-person mi się przyda. Co ja mogę sprzedać? Na razie jeszcze nic nie będę sprzedawał. Chociaż mam, to nie, to może defense 1 sprzedam, a tutaj sobie dam tego defense 2. Okej, i myślę, że teraz mogę tak przede wszystkim się podreperować, bo już miałem poniżej 1/3 życia. Muszę kupić niestety te drone parts, dużo ich nie było. Paliwka sobie też troszeczkę kupię. I dalej mam jeszcze 400. No to za 4... i kaszel. Za 400... Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Baterię sobie podładuję. Silnik. I zobaczmy, jak to się będzie rozkładało. Jeżeli sobie tego lasera odpalę, to jeszcze mam tu, ściągnę sobie z medbaya, tu mam tą baterię, dobra, wystarczy w zupełności, jest ok. Dobra, no to mogę lecieć dalej. Teraz się czuję troszeczkę spokojniej, bo mam te drone parts. Tak, drone parts, dobra, lecimy tak, piątka, tutaj jest ograniczony power. To jest laser, to ja może zrobię tak, spróbuję tym laserkiem sobie postrzelać. Będziemy walili wam tutaj po
po shieldach. Odpalę jeszcze sobie. Mamy tutaj gości. Więc w takim razie wy możecie iść tutaj do pomocy. Spróbuję sobie tym charge dwójką postrzelać, bo muszę zobaczyć, jak on się tutaj będzie sprawował. Strzelił raz. Teraz strzeli dwa razy. Nie. Tutaj się nic nie dzieje. Ty idź się podleczyć. Na razie się nic nie dzieje. Aha, dobra, ja już wiem, jak ten charge działa. Znowu mam intruders alert. Gdzie tym razem są? Tutaj, u kierowcy. Dobra, to są takie... to jest gówno. Bateria rozładowana. Raz, dwa... Bez sensu. Zaraz wam powiem, na czym polega problem. Polecę klasycznie. Ironless tarcze. To jest takie działko, które po prostu może przeczekać, tak? Czyli ono się ładuje, nie strzela, kumuluje po prostu te pociski, a jak już skończy, no to w tym momencie może wystrzelić 4 razy, nie? Więc to idzie do kosza, ja tego nie chcę, nie lubię czegoś takiego. Wolę po prostu stały ostrzał. Ci są under fire, więc proponują mi jakiś tutaj układ z jakimiś takimi rzeczami w zamian, ale ja tego nie chcę. Podreperuję sobie w tym momencie kamery. Ty idziesz się podleczyć. Butters idziesz się podleczyć. Williams jest... Aha. To na chwilę damy sobie tu. Muszę sobie jakiś silnik odpalić, jedną tarczę. A i też mój kierowca musi podejść tutaj się podleczyć. I jeszcze 3, 2, 1. Już są gotowi. Dobra, mogę w tym momencie wrócić na stanowiska. Wszystko jest ok, lecę dalej. Do wyjścia jeszcze nie lecę, no bo oczywiście poczekam jeszcze, aż tutaj flota mnie trochę podgoni. I lecimy tak, lecimy... Chociaż kurde... Zobaczmy teraz tak, spróbuję przeoszczędzić troszeczkę tych dronów. Okej, mamy oczywiście intruders alert, bo to są ci kolesie. Podpalę sobie silniki. Zobaczmy tak, patrzcie, widzicie, teraz on się ładuje i już mi się zebrała jedna kulka, druga kulka, teraz jest trzecia, teraz jest czwarta. I ja w tym momencie, jak mi się naładuje, to mogę sobie tym palnąć gdzieś, na przykład po działach. Raz, dwa, trzy, cztery. No, efektu wow nie było, tak? Niestety. Dobra, spróbuję mu przede wszystkim rozwalić te... Znowu intruders alert. Dobra, idziemy tutaj powalczyć. Przede wszystkim rozwalę mu te tarcze. Tymi działkami oni mi zupełnie nic nie robią. I teraz... tak, driver już powoli dostaje w ciry. Ty sobie chwilę pokierujesz. Dobra, lecimy dalej. Ja musiałem na chwilę wyłączyć nagrywanie, niestety. Miałem tutaj taką sytuację. To jest nieistotne. Wracam do walki. Widzę, że tak, Ion Blast się coś zawiesił, więc już na nim strzelam. Combat drony nie są używane, bo oczywiście strzelam tym charge laserem, bo go mieliśmy testować. Moje osłony wytrzymują wszystko. Tak, na szczęście. Oni tutaj troszeczkę nie trafiają, troszeczkę moje podwójne osłony się tutaj świetnie sprawują. Widzę, że Fire Dim zyskał już na skillu, tak powiem, silniku, tarczy, i czy to znaczy, że tak, wchodzi mu powoli już ten drugi level. W międzyczasie robimy tak, ty do lekarza. No niestety ten charge laser, nie jestem z niego zadowolony, wolałbym coś innego, wolałbym na przykład taki laser, który jest na Kestrelu, ten, on się nazywa Burst Laser 2, jeżeli się nie mylę. Coś takiego bym chciał, bo on chyba ma 2 albo 3 powera. Potrzebuje i kurczę, jest zdecydowanie lepszy. 140 scraps. Tu był sklep, który już odwiedziłem. Tu jest wyjście. Ja sobie tutaj będę leciał. Tu. Bo od tego miejsca, od właściwie tego punktu i tego punktu, zawsze mogę wyjść do wyjścia. Co jest dobre, bo w przypadku, kiedy flota rebeliantów by się za bardzo zbliżyła, to ja po prostu mogę dalej sobie tam jeszcze pokręcić. Dobra, teraz polecę tu. No niestety w tej nebuli nic mnie nie spotkało, ani dobrego, ani złego. Attempt to remain concealed, albo attack the ship. Oczywiście attack the ship. Tu lecimy w tarczę.
Na razie ich tutaj będę strzelał jednym i drugim. Na razie oczywiście skupię się na tych tarczach, po to, żeby im je zneutralizować. Dostałem bombą. Oj, dostałem w drzwi, ale dobra, to idź sobie tutaj naprawiać. Tarcze wydają się już rozwalone. Tak, no to w takim razie może silniki i broń. Jump już jest gotowy. Dobra. Skupiam się w tym momencie na silnikach, na może kierownicy. Dwójeczką, a jedynka, o, dwójka już rozwalona. Tu widzę, że już tarcze się zaczynają podładowywać, więc z powrotem przerzucę się na tarczę. Czy dwójka niech strzela tu. Okej, broń widzę, że zaczyna im się z powrotem ładować. Okej, już się cofa, już dostali w tym momencie obrażenie w broń. Tarcza zneutralizowana, więc może skupienie na broni. Attempting, dobra, mamy tutaj FTL się ładuje. W takim razie tu lecimy tak, po silnikach i po tarczach. Mam nadzieję, że... Oj, jump immediate. Niestety, nic z tego dobrego nie będzie. No, trudno. I teraz flota oczywiście będzie skoczyła. A nie. O, dobra. Myślałem, że flota skoczy dwukrotnie. Nie ma tego złego. Dobra, to lecę teraz tutaj. Możliwe, że trzeba było tego combat drona potem wystawić na koniec. Attack the automated ship to get the station. Tak, chciałbym się dostać do stacji, więc będę atakował tego drona. Tu robimy tak, pełne skupienie na tarczach. Co my tutaj mamy? To jest enemy combat drone. Repeatedly attacks your ship and shut down. Okej, okay, on chyba będzie beam laserem strzelał. Okej, okay, dokładnie. Tutaj mam, to nie jest plazma, jak kiedyś mówiłem, że to jest plazma, to jest po prostu heavy laser, a to jest stun czy teleport bomb, jakaś bomba w każdym razie. Ona jest taka fajna, bo się teleportuje tak jakby i wchodzi na statek. O właśnie, coś takiego. A, to jest stun bomb, czyli to jest taka bomba stunująca. Jak tam wyglądamy z tarczami? Te ich tarcze... Okej, tarcze są zneutralizowane, to teraz może po działkach. Dwójka w takim razie niech się przełączy już na drony. Teraz może w silnik jeszcze dodatkowo. Okej, teraz jeszcze niech dostanie kierownica. A tutaj cały czas paralizuje im. O, jeszcze jedna, ale nic się nie stało. Dobra, dostali już właściwie we wszystko, co się da. Ten dron tutaj cały czas lata i niestety wkurza. Kurczę, co mi się strasznie nie podoba, ten charge laser, on jest wolny, on strzela pojedynczo i on... Kurde, nic nie robi tak naprawdę, jest po prostu wolny niesamowicie i rozwalanie takiego statku jest po prostu mega powolne. Więc fajnie by było mieć coś lepszego. 52 scraps i jeszcze 30 scrapsów, 4 drone parts. Cały czas mam mało tych drone partsów, co mi się nie podoba. No, po prostu sobie zachowam to na jakąś awaryjną sytuację. Mamy intruders alert, gdzie oni są? Nie widzę pomieszczenia. A, tu jest. Nie, to jest mój. Tu dostałem stuna, ale nie widzę. Tu, dobra, tu widzę. Tu drzwi zaczynają być spawane, więc w tym momencie wszyscy idziemy. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Wszyscy idziemy tutaj. A, tutaj są. Okej, dobra. Idziesz tu i jeszcze tego człowieka damy sobie tutaj. Powalczymy w O2. I teraz widzę dopiero, że jest jakaś tutaj walka. Walka ma miejsce. Moje O2 jest niestety... A nie, dobra, już pompuję. Nie, co ja mówię, nie O2, tylko moje pomieszczenie medyczne. No i sobie tutaj powalczą i zaraz widzę, ty sobie idź tu. Tutaj zmiana, jeden człowiek nie żyje. I nie ma problemu, w tym momencie już wszystko jest pod kontrolą. Wracam do pomieszczenia medycznego. Firedream też niech sobie tutaj się podreperuje. I za chwilę będę mógł lecieć dalej. Dobra, wszyscy są gotowi. Znaczy się podreperowani, jump i co? I tu wygląda, że następny skok już będzie na wyjście, więc ja też w tym momencie polecę do wyjścia. I co my tutaj mamy? Continue, właściwie nic tutaj nie było. O, dokładnie, tak? W następnej rundzie po prostu byliby tutaj. Teraz tak patrzę, my jesteśmy w piątym sektorze. 1, 2, 3, 4, 5, dobra, bo trzeba lecieć dalej. I teraz do wyboru mam Mantis Control albo Angie Control. Zoltanów nie mam, Mantis... Dobra, do Mantisów lecę w takim razie. Jest szansa, że jakaś tutaj walka będzie. Fleet delayed by one jump. Oczywiście flota opóźniona o jeden ruch. Ja lecę do Distress Call.
i co mnie spotka w tym wzywaniu SOS-owym. Small asteroid belt. Try to dislocate the ship by shooting rocks. Destroy the looting ship. Rozwalę i zlutuję i zeksploruję statek. Dobra, dziękuję. Bardzo rzadko korzystam z tej opcji, więc pora najwyższa po prostu również i to wypróbować. Ten loot, te zasoby tutaj były całkiem spore. Mantis ship hailed. Fine. Prey. Dobra, jeden continue, spacja. Co my tutaj mamy? Ion, skupiamy się na tarczach. Charge 2 też tutaj. Tutaj jest paralizator, tu mam bombę, stun bombę, a tutaj mamy heavy laser. I oni się będą teraz jeszcze teleportowali. I uwaga, już są, więc tu my się, ty idziesz tu. Okej. Działka sobie strzelają, więc jest okej. Tutaj trwa walka, tą walkę w tej chwili muszę obserwować, bo tutaj za chwilę będzie wymiana już w tym momencie. Ten gostek może już tutaj powoli idzie. Ty sobie przejdź tu, ty sobie zamienisz się z nim tutaj. Teraz muszę mojego Mantisa wymienić na nowego członka załogi. Jeden Mantis już... wyteleportowali się z powrotem. No dobra, skoro tak chcecie, to proszę bardzo. Teraz wam rozwalę o 2. Ponieważ to bardzo powoli idzie niestety, to strzelanie. Nie, to idzie za wolno. Raz, dwa, trzy. Combat drone w takim razie. Tu bombka, która mi nic nie zrobiła. Wszyscy teraz niech wracają, jeszcze nie. F3, F4, Firedeam i Williams niech wracają do pomieszczenia medycznego. Ja sobie tutaj będę walił w tym momencie tylko po... Okej, mamy znowu mam gości. No to w takim razie Mantis, idziesz tutaj. Reszta wraca na swoje stanowiska. I co? I mają też rozwalony teleporter, więc jest duża szansa, że oni jak już dostaną w ciry tutaj ode mnie, to nie będą mogli wrócić na statek i ja ich po prostu rozwalę do końca. Jeszcze chwila, ten już ma na czerwono i ten już ginie, dobrze. Tam co prawda naprawiają to pomieszczenie, ale nie zdążyli. Ja widzę, że straciłem... Nie, mam zestunowane drony, dlatego też nic nie mogę już atakować moim combat dronem 2, ale za chwilę... Jest on tutaj gdzieś? Nie, został rozwalony. Patrzyłem na walkę, więc nie widziałem, co się dzieje z moim dronem, ale nie ma problemu, bo ten Charge Laser 2 w tym momencie już dokończył dzieła i został statek rozwalony. Firedeam, idziesz się naprawić. Butters, idziesz się również podleczyć. Tak, 343 scraps, całkiem fajnie, więc no mówię, byłoby miło. Ty wiesz co, pójdziesz sobie tutaj i tu cię save'nę. Albo, nie, idź może tutaj, bo chciałbym mieć też jednego załoganta tam u góry. Nie, inaczej, ty idź do O2, a ty idź tutaj, bo często jak jest abordaż, to albo wchodzą przez drzwi, albo wchodzą przez O2. Więc może tak sobie zrobię. Wtedy ten Mantis od razu będzie mógł po prostu się tutaj wykazać swoimi zdolnościami bojowymi. Następny beacon. I co mamy? Mantis Bomber. Będą się teleportowali za chwilę. Pauza. Mamy wyrzutnie rakiet, laserek oraz to jest chyba jakiś dual laser. Ion Blast. Tu charged. Charge Laser 2 tu i co? I na razie poczekamy. Dobra, mam teleportację do kabiny pilota, więc w takim razie idę tam pomóc mojemu pilotowi. Intruders Alert, tak jak najbardziej. Oni tutaj się skupią. Nie, muszę, kurczę, sekundę. Poczekam chwilę, aż przeleci ta rakieta. Okej. I teraz tak, podpalę sobie tu. Okej, dobra, mam wystarczającą ilość energii. Teraz tak, ty, gościu, możesz iść już powoli tutaj, przygotować się. Ty idziesz się podleczyć. O, za chwilę mój Mantis zejdzie, więc idę w tym momencie go wymienić. Oj, wyteleportowali się z powrotem. No to trudno, to w takim razie ty wracasz tu, ty wracasz do tego pomieszczenia. Wy się jeszcze podleczcie. Dostałem w tarczę, generalnie dostaję teraz mocne kloce. Ale już patrzę, co by tutaj teraz im zrobić. Teraz im zrobię tutaj kuku. Dobrze, państwo się podleczyli, ty idziesz tu, ty idziesz do drzwi. Pomieszczenia się naprawiają, ten ich statek zaczyna... O, dostałem rakietą w kierowcę, ale kierowca już od razu przystępuje do naprawy.
I co? I sytuacja jest opanowana. Jedyne co, to niestety troszeczkę obrażeń dostałem, ale to mam nadzieję, że w jakimś pobliskim sklepie uda się naprawić. Bateria się w tym momencie wyczerpała, idealnie, bo tuż po walce. Jeszcze chwila dla drzwi i jeszcze chwila dla kierowcy. Drzwi są już gotowe, a mój drajwiarz już też jest gotowy, ale jeszcze tak, jedynka, dwójka i czwórka idziecie tutaj do pomieszczenia medycznego, no bo nie chciałbym sytuacji, że te kilka HP, które im brakuje, spowodowałoby, że po prostu zginą w jakiejś następnej bitwie. Lepiej poświęcić tą chwilę i się zregenerować do końca. Następny beacon, 399 scraps, intruders aboard, dobra, lecimy tak, ty i ty. Nie, to idziecie w takim razie tu i tu. Tu, kurczę no, źle sobie tutaj wycelę. No patrz go, idziesz tutaj. Wy w tym momencie możecie już przygotować się do wsparcia swoich kompanów, bo niestety mój Mantis dostaje baty, więc już w tym momencie wymieniam go na Engie. Tak, i kolejny Engie zamienia człowieka. Ten Mantis już za chwilę padnie. Teraz tak, tu zamiana tego, tu Mantis w tym momencie mój wchodzi do akcji i powinien zeżreć pierwszego Mantisa. I za chwilę drugi Mantis również padnie. Dobra, wracamy na stanowiska. Już tylko patrzymy tak, F1, F3 i F6 wracają do pomieszczenia medycznego, żeby się znowu podleczyć i mogę lecieć dalej. Dużo walki wręcz. No tym się charakteryzują sektory kontrolowane przez Mantisów, no bo oni uwielbiają abordaże, bo są dobrze po prostu w tą walkę wręcz i to jest jakby cała tajemnica tej strategii ichniej, Mantisowej. Only the finger on the deep space, welcome refugee. Koniec, dobra. No to tutaj w takim razie. Asteroid field, dobra, pole asteroidów, spacja. Co ja tutaj mam? Dobrze, niedobrze, bo mamy tutaj jednego combat drona oraz beam drona oraz wyrzutnie rakiet i laser. Ale co? No, skupienie na tarczach, bo wtedy asteroidy mi troszeczkę tutaj pomogą. No, może być troszeczkę niebezpiecznie, bo jak ten mi ściągnie... Dostał, okej, super, nie będzie mnie atakował. Dostałem rakietą silnik, ale już się reperujemy. Chodzi o to, żeby moje tarcze się szybko regenerowały, bo wtedy... już się zaczyna robić niedobrze, znaczy u nich niedobrze. Dopóki moje tarcze są online, to w tym momencie ten beam przede wszystkim, który jest tutaj, nie będzie mi niczego złego robił. A on może mnie dość mocno pospawać i tego bym nie chciał. Beam laser widzę, że dostał, beam combat drone dostał w tym momencie chyba asteroidą i to go rozwaliło. Więc no będzie pikuś, bo ich lasery nie strzelają. Ten jeden dron i te meteoryty, jedyne co zrobią, to zbiją mi co najwyżej 2 punkty tarczy i nic więcej nie będzie w stanie mi już nie zrobić krzywdy. Ok, kolejne 50 scraps, ja już mam teraz 4,5 stówy. Bef, widzę, że prawdopodobnie, bo ta rakieta co tutaj uderzyła w silnik spowodowała, że Bef niestety się troszeczkę zraniła, bo to jest prawdopodobnie kobieta i już mogę lecieć dalej. Distress, exit. Jeżeli polecę tu, potem tu się pokręcę, tu i do wyjścia. Dobra, brzmi jak plan. Chociaż mogłem nawet lecieć do tego jednego na samej górze. Promise to help. I co mamy? You consider your options. Simplify the defense system. Czyli mogę rozwalić... Czyli tam znowu chodzi o jakieś systemy. Są uszkodzone i mogę tak strzelić, rozwalić. Albo iron weapon, żeby sparaliżować i obronić. Albo wysyłać Engie po to, żeby naprawił. Engie się na tym znają. I co tutaj mamy? 69 scraps. Bardzo dobry wynik. Jeden drone parts. Backup DNA bank. Czy ja to potrzebuję? Bo to jest your crew is safe in clone. Moja załoga jest bezpieczna w cold storage, clone storage event if the system is overbroken. Ale ja nie mam tego cloning, więc nie mam tego pomieszczenia do klonowania. Ja mam zwykły medbay, więc nie potrzebuję czegoś takiego. Skoczymy teraz tutaj i pokręcę się takim ruchem odwrotnym do wskazówek zegara po to, żeby być blisko tego wyjścia. Ale jednak ciągle... O, tu jest sklep, ale jeżeli bym poleciał tu i do wyjścia. Dobra. Chcę być blisko tego wyjścia, po to, że jeżeli rebelianci będą się zbliżać, to ja sobie oczywiście tam poradzę i ucieknę. Teleportowanie. To, kurde, muszę się zastanowić, bo tak, cloaking też bym chciał.
Crew teleporter bym chciał, kupiłbym sobie Mantisa, miałbym dwóch Mantisów, których bym teleportował na statek wrogi. Potem mam jeszcze, o, i jeszcze boarding. Boarding drone to jest ten, który może dokonywać abordażu na przeciwniku. Dobra, crew teleporter, do tego Mantis, do tego boarding. Czy coś jeszcze mogę dokupić? Tych ludzików nie potrzebuję. Cloaking, a i to byłby mój ostatni. Okej, dobra, żadnego mind control, żadnego hacking tool tym razem nie będzie. Ale będę miał ten... No to będzie ciekawe, bo jeszcze nigdy z tego nie korzystałem, tak naprawdę. Do tego się troszeczkę podreperuję. I jeszcze sobie kupię te dwa drone parts. Zostało mi 120, paliwo mam, rakiet nie potrzebuję oczywiście. Szkoda, że tutaj się nie da jakoś sprzedawać rakiet. Co ja tutaj mam? Boarding, anti-person na obronę, boarding na abordaż i ten beam. Tego beama sprzedam, bo jednak go nie potrzebuję. Paliwo. Paliwo. Troszeczkę naprawy. Close. Dobra. Teraz tak. Gdzie jest ten mój claw? Aha, tu jest ten mój do teleportacji to pomieszczenie. Będę mógł dwóch członków załogi teleportować. Ustawimy sobie raz i ustawię sobie drugi raz. To będzie moja pozycja wyjściowa. Czy ty nie potrzebujesz pomocy? Nie, myślałem. I... Okej, ile to potrzebuje? To potrzebuje tylko jeden powera. Zaraz. Jeszcze pójdziemy do ship i chcę zobaczyć, co ja tutaj mogę z tym zrobić. 20 sekund cooldown, 10, 15 i 10. To sobie dokupię. Cloaking sobie też dokup. Cloaking sobie wymaksuję. I dam accept. Tu mam cloaking. Cloaking mam. Tutaj mam tą baterijkę, mam na maksa. Baterijkę mam na maksa, czyli 4 energii. Okej, dobra, jump. Gdzie teraz? Jeżeli polecę tu... A, jedną rzecz zmaściłem. W sumie to nie. Lecę do wyjścia, bo właściwie jakbym poleciał tu, to potem do wyjścia nie zdążę. Więc polecę od razu do wyjścia. Mogłem o jeden ruch opóźnić to wejście do sklepu i byłoby ok. Sprzedać rakiety. Bardzo chętnie. I dostałem jakieś scraps. Teraz damy sobie ship. I może ten... Dronów nie potrzebuję więcej. Ten teleporter wzmocnię. Bo to sobie mogę dać mniej, tu sobie dam więcej, tu sobie dam tak. A tu zawsze z bateryki ten cloaking. Okej, jump. I teraz lecę do następnego sektoru. Ale co to będzie? Slug Controlled Nebula albo Zoltan Controlled? To na pewno będzie Zoltan Controlled, bo liczę, że może jakiegoś Zoltana wezmę na pokład. Czy ja mam miejsce w ogóle na pokładzie jeszcze? Jeszcze jednego Zoltana bym chętnie przyjął na pokład. Ale moi drodzy, co się wydarzy w Zoltan Controlled Sector u Zoltanów, a potem co się wydarzy w ósmym sektorze, kiedy będę próbował zmierzyć się z bossem, dowiecie się w czwartym i ostatnim odcinku podczas moich przygód z NG Cruiserem. Mam nadzieję, że wam się podobało. Wejdźcie na Facebooka, zostawcie lajka pod tym filmem, czy w ogóle włączcie się do dyskusji na Facebooku. I do zobaczenia w kolejnym odcinku FTL Faster Than Light. Na razie, cześć!